To jest kwadrans na angielski, lekcja 256. Co prawda majówka już za nami w 2023 roku, ale to nie oznacza, że sezon grillowy już się zakończył. Wręcz przeciwnie, dla niektórych pewnie się jeszcze nawet nie zaczął. W myśl naszych letnich odcinków postanowiłem napisać odcinek właśnie o grillowaniu. Dowiesz się z niego, jaka jest różnica między barbecue oraz grill? Oraz masę czasowników związanych z grillowaniem. A w materiale bonusowym czekają słówka związane z jedzeniem, które możemy wrzucić na grilla. Oraz smaki opisujące potrawę z grilla. Let's begin. Zaczniemy sobie od tego rozróżnienia, więc wyraz grillowanie będzie przekładane jako barbecue. Barbecue. Chociaż nie jest to do końca. Chyba prawda, gdyż okazuje się po badaniach, i to pewnie wiecie, mistrzowie sztuki kulinarnej zwrócą na to uwagę. Taki mhm. przeciętny Kowalski z grillem, nie. Czyli tacy my. Barbecue. Jest kilka sposobów zapisu tego wyrazu, ale ogólnie chodzi o to, że jest to element długiego gotowania. Czyli na niskiej temperaturze, długi czas, jest tam element wędzenia z tym i gotujemy duże. Kawałki czy sztuki mięsa. To jest właśnie tak naprawdę barbecue. Okej. Okay. Z żeberka z barbecue. Bardziej tak. Natomiast jest też wyraz po angielsku po prostu grilling. Grilling. Takie grillowanie. No i to jest chyba nasze właśnie grillowanie, czyli wrzucamy coś na duży ogień, rachu, ciachu, to się zapiecze, albo spali i gotowa kiełbaska. No właśnie, spali, to jest to. Także wysoka temperatura, szybko. No i to właśnie jest grilling. Grilling. A tamto to jest barbecue. Barbecue. Tak. Spójrzcie w notatkach, na ile sposobów można zapisać barbecue, bo to jest aż zaskakujące. Bardzo dużo. No właśnie, a skoro już o tym barbecue, to dodajmy sobie takie słówko jak wędzenie, czyli smoking. Smoking. Tak, że coś jest wędzonego, to to jest smoked, czyli odymione. Mm -hmm. No i wykorzystuje się do tego zrębki drzewne. Czyli wood chips, wood chips, ale piękne chipsy drewniane. Możecie też normalnie na grilla ich użyć, dodadzą aromatu waszym potrawom. Zrobimy to sobie tak chronologicznie. Najpierw trzeba przygotować to nasze mięso czy warzywa i tutaj jest fajny czasownik prep. Prep. Prep to jest skrót od prepare. I oznacza po prostu coś przygotować. Czyli możemy prep the meat. Prep the meat. Albo prep the veggies. Prep the veggies. Nie zapomnijcie, że się grilluje też chleb. Też trzeba zrobić prep minimalny. Dokładnie. I możemy je pokroić. Oczywiście znamy wyraz cut, ale wprowadźmy sobie też wyraz chop up the veggies. Chop up the veggies. Czyli pociąć. Warzywa. Na, na coś tam chcecie. Chop up. Możemy też oczywiście pod grilla marynować rzeczy, czyli marinate. Marinate. Zgadza się, a marynata to będzie marinade. marinade Prawie jak marmolada. Tak, tam jest d, a tutaj t w wymowie. Także marinate the veggies. Marinate the veggies. No ale nie zawsze musi to być marynata, czasami wystarczy doprawić. Jest taki fajny wyraz, po angielsku się nazywa dry rub. Dry rub, coś suchego. Tak, to jest jakby sucha wcierka, tak byśmy okay. to chyba tłumaczyli, bo rub to jest coś wcierać. Albo nacierać. Okej, okay, to by sugerowało bardziej marynatę, że coś nacierasz marynatą, a to tak jakby posypujesz po polsku, nie? Że jakby... Marynata wydaje mi się... Musi być mokra. Tak, musi mieć jakiś element, wiesz, oleju, czy mm -hmm. nie wiem, maślanki, czy czegoś tam, a, a właśnie dry to nie. To będzie po prostu mieszanka ziół i przypraw. Dry rub. Dry rub. I będzie to też działało jako czasownik, czyli możemy powiedzieć dry rub the veggies. Dry rub the veggies. No, natrzeć te warzywa mieszankom. Kiedy już mamy nasz food prep za nami, no to czas uderzyć na grilla. Taki mały, przenośny grill to będzie Portable Barbecue. Portable Barbecue. A jeżeli macie już swój ogródek, to może macie Built In Barbecue. Built in barbecue. No, to taki kamienny zabudowy, albo taki, taki kamienny. albo mm -hmm. taki, cegły. No i czas go rozpalić. Fire up the grill. Fire up the grill. Barbecue. Też będzie wyrazem, który oznacza tak ogólnie cały event. Wiesz, przyjaciele, przyjęcie, to będzie let's have a. Barbecue. Ten event taki cały. Tak, tak. Natomiast wyraz grill, no już dotyczy tego urządzenia. To rzeczywiście to już będzie. To już grill. Przy przy przygotowujemy. Ten. Chodzi mi o, o sprzęt, którego Aha. używamy do gotowania. A, okay. To będzie grill. Więc mamy fire up the grill i tutaj korzystamy z jakiejś rozpałki, jeżeli używacie węgla. Rozpałka. To będą ciekawe wyrazy. To będzie kindling. Kindling? Tak, czyli wyraz kindle, który może znacie jako mm -hmm, nazwę czytnika. czytnika. No właśnie, to oznacza to coś rozpalić. A drugi wyraz, który oznacza rozpałkę, to tinder. What? Tinder? Jak ta aplikacja. Dokładnie tak. Także tinder to też będzie rozpałka. Tinder jest mniejsza od kindling, gdybyśmy chcieli być Dokładnie. Ale obydwa oznaczają coś rozpałkę, podpałkę, coś, co ułatwia wzniecenie ognia. Widać, że Amerykanie mają kulturę grillowania, bo jest dużo wyrazów. Jest, to prawda. No i my w Polsce też lubimy używać podpałki w płynie. Uh -huh. Czyli lighter fluid. Lighter fluid. Jak płyn do zapalniczki. Lighter fluid. Lighter fluid. No i istota wszystkiego: charcoal. Charcoal. Czyli węgiel drzewny. char -coal. Charcoal. W dzisiejszych czasach jednak często możemy też się spotkać z grillami na gaz, czyli wystarczy włączyć gaz. Jak to powiesz po angielsku? Turn on. Tak jest. Turn on the gas. Turn on the gas. No i wtedy takie grille potrzebują też butli z gazem, więc potrzebują gas tank. Gas tank grill rozpalone, mm -hmm. zostaje kwestia, no jeszcze obsługi takiej małej, tak. Powiemy sobie tutaj: Keep the flames low. Keep the flames low. Co to może oznaczać? Żeby nie, nie spalić przypadkiem, czyli musimy mieć taki mały ogień. A w zasadzie mały to ogień. chyba powinien być żar. Zależy od techniki chyba. Okej, okay, dobra, nie ja się nie wypowiem, bo ja jestem lajkiem. To się wydaje, że, że żar dobrze działa. Więc, no ale jak mamy grilo, y, gazowy grill, no to. To nie będzie żaru. Właśnie. Ale keep the flames slow, utrzymuj niski płomień czy mały płomień, tak jak to powiedziałaś, żeby się pyrkało tylko. Na wolnym ogniu. Natomiast ten żar, o którym wspomniałaś, to będzie Ember. Ember. Tak, i Embers to są właśnie te. Węgiełki. Takie rozżarzone węgiełki, tak. Czyli grill over the embers. Grill over the embers. To, co zaobserwowałem ostatnio, to to, że lubimy używać aluminiowych tacek na grilla. Mm -hmm. Po angielsku to będzie use aluminum trace. Use aluminum trace. Z tym, że wyraz aluminum jest amerykański. Czyli aluminum foil? Aluminum foil? To folia aluminiowa, to możecie wiecie, ziemniaczki zawinąć, to jest. ziemniaczki to jest najlepsza część. A Brytyjczycy powiedzą tin foil. Tin foil. Czy pamiętasz, Aniu i wysłuchacze, co to jest tin? Właśnie w brytyjskim angielskim? Coś z puszką? Zgadza się, tak. To jest właśnie puszka, więc tin foil, folia puszkowa. Amerykanie mają aluminium foil. Folia puszkowa mi się bardziej podoba. Jak powiesz, połóż jedzenie na grillu, no bo już mamy wszystko chyba przygotowane. Put the food on the grill. That's it. Put the food on the grill. Możemy też założyć pokrywę, czyli put the lid on. Put the lid on. I tutaj taka uwaga: czy będzie jakaś różnica, jeśli powiem put on the lid? Czy to jest poprawnie? I don't know. Put on the lid, put the lid on. Nie mam pojęcia, nie? Nie będzie żadnej różnicy. I, I tak, i tak zadziała. I ta i ta wersja jest poprawna. Czyli możemy powiedzieć. I put on the lid, i chop up the veggies, i chop the veggies up. To też będzie poprawnie. Więc mamy naszą pokrywę, ale czasami chcemy ją zdjąć. Czyli keep the lid off. Keep the lid off. Tak, więc nie zakładaj. Pokrywy. No dobra, jak już jest wszystko na grillu, to trzeba to obracać od czasu do czasu. Jak powiemy, obróć to jedzenie, obróć hamburgera czy obróć kiełbasę? Flip? Flip jest bardzo dobrym wyborem. Można też turn over. Przewrócić, no? Ale flip over zadziała jeszcze lepiej czyli flip over the burgers. Flip over the burgers. I warto wtedy pilnować tego grilla. Jest taki zwykle jeden osobnik, który tak. się tym zajmuje. I to jest ciekawe, bo zazwyczaj to są panowie. A dlaczego to ciekawe? Mistrz grilla zazwyczaj to jest jakiś pan. Myślę, że jest to jakoś związane z elementem ognia. Okay. I rozpalania tego całego procesu, który bywa czasami skomplikowany albo żmudny. No, trzeba umieć to zrobić, tak. Nie jest to proste. W każdym razie. Takie pilnowanie grilla, czy pilnowanie ognia, podtrzymywania tego płomienia, to będzie tend the grill. Tend the grill. Albo tend the fire. Tend the fire. To już tak na obozowisku jakbyśmy byli. Jak na mhm. ognisku. To jest moja ulubiona forma. Ognisko, bardziej niż grill. No właśnie, to trzeba zdecydowanie tend the fire. I w ostatniej części przygotowałem kilka narzędzi, które się przydają na grilla. No, przydają się szczypce przede wszystkim, prawda? Tak. Czyli tongs. Tongs. I jakaś szpatułka, ewentualnie, prawda? Czyli spatula. Spatula. I jest jeszcze jeden piękny wyraz, skewer. Skewer? Tak, skewer to jest rożen, czyli taki Element metalowy albo drewniany, mm. na który nadziewamy coś. Często szaszłyki, żeby zrobić, potrzebny jest właśnie skewer. Okej. Okay. Skewer. Tak, to jest ten szpikulec na szaszłyki. Przy okazji, jak są szaszłyki? Nie mam pojęcia. Kebab. Nie, no really? Tak. Kebab. kebab tak, i siśkebab. Siś -kebab. To są inne rzeczy. Kebab inaczej wygląda na Watyku. Kebab i siśkebab. Szaszłyki się są z warzywami, a kebab jest bez warzyw. Tylko mięsko. Jakby, hello. That's English for you. Tak to zostało rozwiązane. Czas zagasić ogień, czyli put out the fire. Put out the fire, najważniejsze. I posprzątać. Clean up. Niestety. Clean up, dlatego się jednorazowych talerzy używa na grillu. Ojej, ale gdzie ekologia? Przepraszam. Na koniec trzeba jeszcze wyszorować grilla. O Boże, no. Dlatego te tacki aluminiowe są takie popularne. Mhm. Mm Szorowanie to będzie Scrape down the grill. Scrape down the grill. Także jak widzicie, bardzo dużo czasowników frazalowych, prawda? Scrape down, clean up, put out, turn on. Dużo tego. Smacznego grilla. Czy o czymś zapomniałem? Nie. Excellent. W materiale bonusowym znajdziesz wyrażenia związane z mięsem, które zazwyczaj ląduje na grillu. Oraz smakami, jakie opisują potrawy grillowane. Za tydzień czeka nas lekcja powtórkowa z lodów, placu zabaw i gier na świeżym powietrzu. Na pewno wrzucimy jakiś dialog, który by nam spiął te wszystkie tematy. A czekając na kolejny odcinek, keep on learning English. We'll talk to you again next week. Bye! Bye.